Drogi kocie, nie widziałeś może mojego drucha Witka? Ostatni raz widziałem go w zeszłym tygodniu i gadał z jakimś gościem, którego nie znam. Pierwszy raz na oczy go widziałem. Niestety, nie mam dla ciebie dobrych wieści. Został on aresztowany za morderstwo paladyna Andrzeja i siedzi w areszcie w koszarach wojskowych. Kto kieruje śledztwem? Sam król Robar III. Aha, rozumiem. Wasza królewska mość, czy mogę zająć kilka minut na rozmowę? Kto ci się pozwolił odezwać do mnie? Co chcesz, bo nie mam czasu dla takich ludzi jak ty. Proszę o akt łaski dla mojego drucha Witka. Pomimo upływu 50 lat mojego panowania nie mogę ułaskawić Witka. W jaki sposób mogę przekonać waszą królewską mość? Przedstaw mi dowody niewinności jego, to może zmienię zdanie co do jego osoby. Masz na to 14 dni. Dobrze. W coś ty się władował, kolego. Cały dwór chce cię powiesić. Ja jestem niewinny. Coś czuję, że całej prawdy mi nie mówisz. Skąd wiesz, że kłamie? Starego lisa nie da się tak łatwo oszukać. Przestań pierdolić farmazony i mów prawdę. Okej. Było to gdzieś koło tygodnia temu. Koło górnego miasta, jak mnie zauważyłeś, gadałem z jednym gościem. Pamiętam. Mów dalej. Opowiadał mi, że mu konar nie staje i ma problemy małżeńskie. I co jeszcze? Twierdził, że wszystkiemu są winni paladyni i musi zabić jednego z nich, a dalej nie pamiętam, bo się chlałem. A pamiętasz, w którą stronę poszedł? Tak, poszedł na farmę Lobarta. Kim ty w ogóle jesteś? Kompletnie cię nie kojarzę. Czego szukasz na mojej ziemi? Szukam nieznajomego, co szedł na twoją farmę, gospodarzu. Dobra. Rozumiem. Udaj się na górę. Tam go znajdziesz. A teraz spadaj. Stój! Nie ruszaj się, bandyto! Już się ciebie boję, możesz mi jedynie naskoczyć! Tylko na to cię stać? A co, wnuchara chcesz oberwać? Broń się, cwelu! Walka na śmierć i życie! Wasza królewska mość! Ustaliłem, kto jest winny morderstwa Palladyna i wymierzyłem sprawiedliwość w imieniu Inosa. Bardzo dobrze, jestem dumny z ciebie. Przedstawiłeś mi dowody, zatem ułaskawiam dekretem królewskim na mocy mojego urzędu. Każdy człowiek jest zobowiązany do tego, aby przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich. I zaiste, nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje. Bogu nic nie ujmuje. Cokolwiek bowiem jest, z Niego i przez Niego jest. Nie jest jednak w sposób niejasny i bez racji, która w tej mierze
w jakiej poznawania jest przez wiedzę ludzką, winna być brana pod uwagę. W tym natomiast, w czym wiedza ludzka całkowicie zawodzi, rzecz należy odnosić do Boga. Zatem my, jako że obawiamy się rzeczy niezrozumiałych, powinniśmy poszukiwać racji.